Studio Synergy to jest dość ciekawy koncept, bo i dość innowacyjny, myślę, ponieważ jest to sieć butikowych studiów EMS, która specjalizuje się w innowacyjnym treningu personalnym opartym na elektrostymulacji mięśni. I tutaj są właśnie maszyny, które pewnie pokażemy. Pokażemy później. Dokładnie. To są maszyny, które jakby są z Niemiec. Generalnie studiów EMS w Niemczech jest więcej niż siłowni razem wziętych w Polsce. Ja myślę, że ja mogę doradzić, że jeżeli ktoś myśli o biznesie, to powinien się trochę kierować jakąś intuicją, ale też ja tak robię, że szukam biznesów, które niosą jakąś realną wartość dla klientów. Ja uważam, że fajny biznes to jest taki właśnie, który albo rozwiązuje jakieś problemy społeczne, czyli na przykład w naszym przypadku walka nie z jakimiś chorobami cywilizacyjnymi, tak. z jakimiś problemami otyłości i tak dalej, ale też przede wszystkim fajną wartość niesie dla klienta, tak? Że to jest coś pozytywnego, coś wartościowego i jeżeli ktoś czuje, że taki biznes chciałby prowadzić, to zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Ja dzisiaj jestem w firmie Studio Synergy i moim gościem jest Bartek Stanek. Witam Cię. Serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję Ci pięknie, że zgodziłeś się na wywiad i na zaprezentowanie Twojej firmy. Czym Wy się w ogóle zajmujecie? Czym się zajmuje Studio Synergy? Studio Synergy to jest dość ciekawy koncept bo i dość innowacyjny, myślę, ponieważ jest to sieć butikowych studiów EMS, która specjalizuje się w innowacyjnym treningu personalnym opartym na elektrostymulacji mięśni. I tutaj są właśnie maszyny, które pewnie pokażemy. Pokażemy później. Dokładnie. To są maszyny, które jakby są z Niemiec. Niemiecki producent. Czyli to są, Bartku, te maszyny, tak? Tak, najbardziej. Całe. To są maszyny do elektrostymulacji. Tutaj podpinamy klienta. Pojawia też taki awatar, ale też trener pokazuje ćwiczenia dodatkowo. Jasne. I pod tą elektrodę podłącza się... Pod ten kabel podpina się klienta, który ubiera całą kamizelkę na siebie, elektrody... Aha, bo elektrody są na kamizelce, tak? Dokładnie. No i widzisz, wykonuje się ćwiczenia, czyli to nie jest tak, że się stoi czy leży, tylko aktywnie czyli się... Czyli to też maszyna pokazuje, jakie te ćwiczenia wykonuje. Pokazuje, ale też trener. To zależy od tego, na jakim etapie jesteś treningowym. No bo można obserwować maszynę, można obserwować trenera, to w ścieżce klienta jest odpowiedni etap. Jasne. No i wiesz, jak widzisz, że wykonujesz ćwiczenia, jakby nie stoisz, nie leżysz, tylko... Tak. A tutaj są takie kamizelki właśnie, w które się ubierają klienci. Rozmiarowo tak? Dobrane do danej osoby, z elektrodami, więc indywidualnie dobieramy. Dobra. Rozmiarów jest mnóstwo. Dziękuję pięknie. Dzięki. Trening bardzo popularny właśnie w Niemczech. Bardzo dużo studiów jest w Niemczech, w zasadzie kilka tysięcy. Generalnie studiów EMS w Niemczech jest więcej niż siłowni razem wziętych w Polsce. No i jakby idąc za tym trendem, który zaobserwowałem wiele lat temu, postanowiłem stworzyć taką sieć. Zacząłem od pierwszego punktu. W Polsce to był jeden w ogóle z pierwszych obiektów tego typu w naszym kraju, bo to było 8 lat temu. No i miałem takie ambicje od początku, żeby zrobić z tego sieć. No i tak step by step po 8 latach zrobiliśmy z tego sieć franczyzową. Dobry pomysł. 10 mamy, teraz 10 punkt otwieramy w Piasecznie. Także fajnie się to rozwija, jestem zadowolony z tego projektu. Ale skąd ten pomysł? Ty miałeś do czynienia, że ćwiczyłeś na takim sprzęcie? Jesteś w ogóle związany jakoś ze sportem? Jaka jest twoja historia w ogóle biznesowa? No, powiem ci właśnie, to też dość ciekawa, bo ja w ogóle wiele lat zajmowałem się sportem. Ja jestem byłym sportowcem. Wiele było tych różnych sportów, ale taki najbardziej korowy, najważniejszy sport, który uprawiałem, to był chyba boks. Boksowałem przez wiele lat w Polsce, potem za granicą. No i jeżdżąc troszkę też po świecie, bo byłem w Niemczech, mieszkałem w Hiszpanii 3 lata najbliżej, tam boksowałem. No zawsze ten sport był blisko mnie. I jakby marzyłem o tym, żeby zrobić jakiś biznes związany z tą moją pasją. No a wiesz, generalnie to była dość trudna branża, bo od wielu lat ta branża sportowa czy fitness uznawała była za taką mało kaloryczną, na taką, którą ciężko zarobić. To po pierwsze. Po drugie, ta bariera wejścia była dość duża. Ponieważ w tamtych czasach, jak ja marzyłem o tym pierwszym biznesie, no to jedyną inwestycją była siłownia, ale to był poziom iluś tam milionów złotych, prawda? I jakby nie było nic pomiędzy. No i nagle pojawił się w pewnym momencie taki trend właśnie małych studiów butikowych, czy to EMS, jakie mamy my, czy to studio treningu personalnego, czy jakieś inne studia, butikowy format studia jakiegoś treningowego. No i ja ten trend zaobserwowałem właśnie za granicą, w Niemczech między innymi widziałem te maszyny, widziałem ten trening, to mnie zaciekawiło, zacząłem to obserwować. No i zauważyłem, że znani sportowcy korzystali z tych urządzeń za granicą, nie wiem, w Bayern Monachium chociażby w bazie treningowej mają to samo urządzenie, które mamy my, te najlepsze kluby sportowe to posiadały. Też celebryci zaczęli z tego korzystać, takie były początki tej technologii. No i jak zauważyłem, że to się mega rozprzestrzenia właśnie w Niemczech, no to pomyślałem, że może by to wprowadzić do Polski.
No i byłem właśnie jednym z pierwszych takich osób, które zaczęły się tym zajmować. Mhm. I stwierdziłem, że to może być fajny biznes dla osoby, która się pasjonuje sportem. Tak. Nie ma ogromnego budżetu i to się otwierają takie kolejne drzwi, wypełnia taką lukę jakąś tam, która była w tej branży. No i zaskoczyło, wiesz, zaryzykowałem, jakby miałem dość trudny start, no bo budżet był niewielki na początku, ileś lat temu, więc ale na takie małe studia mogłem sobie pozwolić. No i rozwijałem to swoją trochę marką osobistą też tym, że znałem wiele osób i przychodzili do mnie, zaufali mi. Sportowcy do Ciebie zaczęli przychodzić? Tak, mieliśmy wiele znanych sportowców w Krakowie, też na poziomie mistrzostw Polski, świata nawet, także wielu sportowców korzystało. Takie były początki. No i przekułem tą moją pasję w ten biznes, co wydaje mi się, że jest mega fajne, no bo to jest najlepiej robić coś z pasji. A teraz na tym etapie mnie cieszy fakt, że mogę pozyskiwać franczyzobiorców, takich, którzy oni mogą realizować tą swoją pasję. Mamy w Radomiu na przykład byłego sportowca, aktualnego sportowca, piłkarza de facto, który też ma studio. Wiesz, mnie to cieszy, że mogę zaproponować jakiś biznes, który po pierwsze niesie jakąś fajną wartość dla ludzi, no bo to jest oparte o zdrowie troszkę ten biznes. Tak, oczywiście. A z drugiej strony jakby nie wymaga tak ogromnej inwestycji jak na przykład siłownia, tylko ktoś, kto dysponuje trochę mniejszym budżetem, może sobie to otworzyć. I teraz to mi daje taką satysfakcję, taką radość, że widzę, że te punkty się skalują i że mogę młodym ludziom umożliwić otwarcie jakiegoś takiego biznesu. No chyba też bez porównania niższe koszty prowadzenia tego biznesu są comiesięczne koszty takie niż siłownia, bo siłownie to są już wielkopowierzchniowe tematy i same czynsze tutaj potrafią załatwić ten biznes. Zdecydowanie. Od jakiego czasu w ogóle ten biznes jest znany w Niemczech? No nie wiem, czy on z Niemiec w ogóle pochodzi. Mm-hmm. Pamiętam, że kiedyś były takie elektrosymulatory do stymulacji mięśni, ale przy kontuzjach. I od tego się chyba to zaczęło, bo pamiętam, że nawet kiedyś też byłem, miałem bark leczony czymś takim, że były jakieś tam elektrody dostawiane i to stymulowało moje mięśnie. Ale od jakiego czasu to jest w ogóle, czy masz w ogóle taką orientację? To się pojawiło w treningach takich personalnych. W ogóle w Niemczech, to jest z Niemiec, tak jak powiedziałeś, technologia jest z Niemiec. Generalnie sama elektrostymulacja jest od wielu lat znana, bo tak jak wspomniałeś, ona była i dalej jest używana w rehabilitacji, tylko miejscowo. Tak. Więc jakby sama elektrostymulacja, sama technologia nie jest jakimś nową, więc jest pewna, znana i bezpieczna, bo dalej jest wykorzystywana, tylko po prostu w tej formacie sportowym, tutaj zaangażujemy całe ciało naraz, czyli elektrostymulatory miejscowe mają troszkę mniejsze natężenie prądu i bardziej są w formie rehabilitacji. Mhm. Natomiast te urządzenia są bardziej sportowe, tak? Mają elektrody na całym ciele naraz, więc trenujesz całą sylwetkę wraz z mięśniami głębokimi, więc to bardziej taki charakter sportowy. No i w Niemczech o tym charakterze studia już są od kilkunastu lat de facto, jakieś, nie wiem, 16-17 lat już nawet. Mhm. No i teraz jest taka bardzo dynamiczna ekspansja w wielu krajach Europy. I na przykład Polska się teraz rozwija, bardzo Hiszpania, Francja, Wielka Brytania się teraz rozwija. Notabene Polska jest wyżej niż Wielka Brytania, jeśli chodzi o w ogóle ilość studiów już. Tak? Więc tak wcale akurat nie jesteśmy w tyle pod tym kątem. Ja uważam, że Polska dynamicznie się rozwinęła, bo tu już jest 600 studiów gdzieś około, całkiem sporo. Mhm. Więc dopiero się w Stanach ta technologia rozwija, więc tak naprawdę to jest początek jeszcze tego rozwoju na świecie. W Niemczech znano od wielu lat, no i wydaje mi się, że dobry moment, żeby takie studio po prostu otworzyć i wstrzelić się w te trendy. No jasne, oczywiście. Nie? Każdy nowy trend jest przez jakiś czas modny i wtedy warto w niego uderzać, bo człowiek jest jakby prekursorem tego biznesu. Ale ja Ci odkryłem się przerwę, natomiast ja Ci powiem jedną rzecz, że ciekawe jest tej technologii to, że to nie jest taki chwilowy trend, który może, wiesz, czasami jest tak, że jest jakiś boom biznesowy, a potem on się zaczyna troszkę spadać. Jakby trening EMS jest osadzony trochę w healthcare, czyli takim dbaniu o zdrowie, bo to jest trening trochę prozdrowotny. Tak. A ja uważam, że teraz, znaczy uważam, tak jest, oczywiście, że generalnie będzie cały czas ludzie będą chcieli trenować bardziej prozdrowotnie. Mm-hmm. Już nie tylko sylwetkowo, ale też myśleć trochę o zdrowiu, szczególnie po pandemii to się wzięło, nie? Tak. Więc myślę, że coraz większa świadomość jest, że w ogóle trzeba ćwiczyć, no bo wiesz, jeszcze tam 20 lat temu to na siłowni, no to w ogóle nieliczne osoby chodziły, no dzisiaj praktycznie wszyscy chodzą na siłowni albo uprawiają jakiś sport. Dokładnie. Także ta świadomość wzrasta. I jeszcze jedna kwestia, to co w ogóle wyróżnia ten trening, bo nie dopowiedziałem, że to jest 20 minut raz w tygodniu, maksymalnie 2, ale 20 minut. Krótki trening, dlaczego? Bo wszystkie mięśnie naraz trenują, jest bardzo intensywny, dlatego jest krótki. I ta nasza grupa docelowa docenia sobie to krótki czas treningu, bo oszczędzają czas. Mamy dużo. Czyli to też mogą być biznesmeni właśnie, jakieś zapracowane osoby. Dokładnie. Taki trening 20-minutowy, jaki daje efekt? W porównaniu powiedzmy z siłownią. Jasne. To bardzo szerokie spektrum zastosowania. Mhm. Dlatego, że sama elektrostymulacja impuls działa w taki sposób, że pobudza dwa rodzaje włókien mięśniowych. Szybko kurczliwe i wolno kurczliwe. Co to znaczy? To znaczy, że możesz zrobić to zarówno siłę, jak i wytrzymałość mięśniową. Dlatego też sportowcy doceniali, może zmniejszyć te mięśnie głębokie, ponieważ impuls przenika przez mięśnie
wzmacnia te mięśnie core, które są istotne, na przykład jak pracujesz dużo przy komputerze, masz istotny tryb życia, to te mięśnie głębokie są osłabione. Czasem masz problem z plecami. Oczywiście. To są takie problemy cywilizacyjne, można powiedzieć, wynikające z naszego trybu życia. I fajne jest to, że elektrostymulacja zarówno może wzmocnić Twoje parametry, czy siłę, wytrzymałość, jak i również poprawić Ci w kontekście prozdrowotnym, na przykład ból pleców może zredukować, załóżmy. Pomaga bardzo osobom, które mają problem z nietrzymaniem moczu. To też jest ciekawe, bo to są mięśnie głębokie, które wzmacnia, więc ten problem z nietrzymaniem moczu również tutaj możemy pomóc w tej sytuacji. Także też po kontuzjach świetny trening. Fajny trening dla seniorów, no bo nie ma ciężarów, jest tylko impuls elektryczny, więc jest bezpieczny. Ale to jest bezpieczne dla serca, powiedzmy, starszej osoby? Wiesz co, są pewne przeciwwskazania, jeśli chodzi o serce, na pewno rozróżnik jest przeciwwskazanie. Jest jakaś lista przeciwwskazań, ale to są naprawdę poważne przeciwwskazania. Ta lista nie jest bardzo długa, bo trening jest ogólnie bezpieczny. Ja trening EMS kojarzę, że zakłada się taką kamizeleczkę i w tej kamizeleczce ta kamizeleczka wykonuje praktycznie wszystko za ciebie, tak? W dużym skrócie. Tak. Sami trenujemy. Ale jak jest na przykład z nogami? No. Czy też macie jakieś takie symulatory, elektrosymulatory na nogi? Jasne, to całe ciało. Całe ciało, czyli ubieramy się w cały taki kostium, tak? A próbowałeś już, nie? Nie próbowałem. Musisz spróbować. Zaraz po nagraniu zrobimy tutaj trening. Bardzo chętnie, słuchaj. Naprawdę. Nie, wszystko trenujesz łącznie z nogami. Właśnie to jest ta kwintesencja tego treningu, że w normalnym treningu robisz partiami, no nie? Tam klatkę, biceps, nogi i tak dalej. Tych jednostek treningowych jest więcej. Tu przychodzisz, robisz wszystko naraz. Impuls jest 104 sekundy, więc taki interwał, więc w ogóle troszkę wyższe tempo jest niż na siłowni, jeśli chodzi o impuls. No i jakby to jest ta innowacja w tym treningu, to jest fajne, nie? Aha. Czy to może tak samo działać, powiedzmy, na zrzucenie kilogramów, na zredukcję masy? Tak. Generalnie on na pewno wspomaga bardzo zrzucenie masy, znaczy zredukcję wagi, natomiast pamiętajmy o tym, że to też musi być poparte dietetyką, żywieniem generalnie. Tak. Więc jakby u nas jest taka zasada, że my podchodzimy tak globalnie do klienta. Jak przychodzi klient, to chcemy przekazać mu jak najwięcej wiedzy. Mówimy mu, że trening jest elementem, częścią twojego życia, ale również żywienie jest bardzo potrzebne. To jest podstawa, wiesz. 90%. Dokładnie. Warto też dołożyć na przykład jakieś trening cardio dodatkowo, więc to dla niektórych naszych klientów jest to jedna forma. Czyli można to łączyć z innymi treningami. Zdecydowanie, tak. Tylko jeśli chodzi o siłowe treningi, to trzeba uważać, bo regeneracja po tym treningu jest troszkę dłuższa niż po normalnym treningu siłowym. Ona nie wynosi tam 1-2 dni, tylko załóżmy do 4 dni nawet ta regeneracja mięśnia po EMS-ie może być. Czyli można połączyć siłowo to z jednym treningiem ewentualnie załóżmy w tygodniu siłowym, ale może być cardio. Cardio jak najbardziej, czy tam bieganie, rower, pływanie, to możemy sobie dołożyć do tego i wzmocnimy wtedy efekt. Więc może to być jeden trening, ale może być to trening uzupełniający do jakiegoś cyklu, który masz. Natomiast im więcej zrobisz tych rodzajów treningów i żywienia dodatkowo, no to tym lepsze efekty. Także my tak staramy się globalnie uświadamiać klientów, uczyć ich też. Czyli ja rozumiem, że te maszyny mają różne programy, tak? Przychodzi gość, który chce zbudować masę mięśniową, to wtedy go podkręcamy na inną symulację mięśni. Przychodzi ktoś, kto nastawia się na redukcję, to jest inna symulacja zupełnie, tak? Znaczy impuls jest podobny, natomiast troszkę inaczej robimy trening. Mamy jakieś stopnie intensyfikacji, jakieś metody treningowe, które wykorzystujemy i albo jest to bardziej dynamiczny trening, więcej oporów robimy, mocniejszy impuls, lżejszy. No różne są te metody treningowe, które tutaj wykorzystujemy, w zależności właśnie od tego celu. Staramy się w miarę możliwości personalizować ten trening pod danego klienta. Okej, no wróćmy do tych nóg. Powiedzmy, robimy nogi. Zakładamy te symulatory na nogi. To co? Każesz robić klientowi przysiad i go tam podkręcasz dopiero w tym momencie? Tak. Czy stoimy w miejscu i prąd nas tak kopie, że sami robimy ten przysiad? Nie, no staramy się indywidualnie, bo to wiesz, bo to mamy różnych klientów. Mamy, nie wiem, seniorów, mamy w jeden z naszych klubów pani 86 lat i chodzi do nas i jest zakochana w tym treningu i to jest mega fajne. I w trenerach też to super. A mamy, wiesz, sportowca, więc musimy dokalibrować. Jasne. Więc na pierwszej wizycie twojej, ta wizyta jest troszkę dłuższa, robimy tak zwaną kalibrację maszyny. I wtedy najpierw w ogóle zaczyna się pierwsza wizyta wywiadem medycznym. Więc jakby po to jest trener, żeby wypytać, jakie są twoje cele, jakie są twoje możliwości, jakieś ograniczenia ewentualnie, czy ktoś ma jakieś choroby i tak dalej. Po takim profesjonalnym wywiadzie już wiemy dużo o tym człowieku, nie? Wiemy mniej więcej, czego on oczekuje, jak możemy ten trening sprofilować pod niego. No i następuje kalibracja, to jest bardzo ważne, no bo każdy ma indywidualne odczucie impulsu i inne możliwości, no więc ten trener robi taką indywidualną kalibrację. I na drugi raz, jak przechodzisz, to już masz skalibrowaną tą maszynę, masz już kartę swoją. Czyli wiadomo, jakie parametry miałeś wcześniej i na podstawie tych wszystkich parametrów dobieramy, no potem ci z biegiem czasu intensyfikujemy ten trening, ile się da, więc masz taką ścieżkę klienta. Czy to jest bardzo bolesne? Nie, bo to wiesz co, no jakbyś przesadził z prądem, to pewnie tak, ale jakby nie dopuszczamy do tego.
Natomiast ogólnie impuls jest odczuwalny mocno. Jak wiesz, dasz to tak, jakbyś podnosił po prostu ciężar. Nie? Czyli co, przychodzi tutaj człowiek do ciebie na pierwszy trening, powiedzmy, no. Podkręcamy mu te impulsy, on sobie robi tą 20 minut tego treningu, dostanie zakwasy, zakwaszenie mięśni? Zdecydowanie. Tak? Tak, na 100%. No, czyli działa. Tak, nie. To jeśli chodzi w ogóle o zakwasy, to bardzo są odczuwalne, bo pobudzamy nie tylko te mięśnie powierzchowne, bo na siłowni robisz głównie mięśnie powierzchowne, te tak. Co widać, natomiast masz dużo mięśni głębokiej też. Tak. I jakby przez to, że mięśnie są dobrym przewodnikiem, no to ten impuls pobudza więcej warstw tych mięśni. I jakby te zakwasy są czasami nawet bardziej odczuwalne, bo one tak głębiej są osadzone trochę. Okay. Więc, ale potem się ciało przyzwyczaja, tak jest normalnym treningiem, wiesz. Przyzwyczaja się ciało do tej formy treningowej i te zakwasy już są rzadsze albo mniejsze. Jak przy każdych treningach. Tak, normalnie, się dokładnie. Przystosowuje. Okej, przybliżyliśmy tutaj, jak wygląda ten trening, teraz przejdźmy tutaj do konkretów tego biznesu. Jasne. W jakich miastach można otworzyć taki biznes? Właśnie, to też jest ciekawa historia, bo powiem Ci, jak zaczynałem 8 lat temu, no to w Krakowie to było pierwsze studio, w Małopolsce pierwsze i jakby, wiesz, nikt tego nie znał. I wtedy miałem taką wizję, żeby skalować się w dużych miastach, no bo sądziłem, że te małe miasta to być może jeszcze nie będą otwarte na taką technologię. Natomiast teraz już się zmieniło, to już trochę trwa, też stało się popularne, no więc otwieramy, w zasadzie nie ma limitu dolnego, oczywiście weryfikujemy każde miasto, poprzedzamy to jakimś dokładnym researchem rynku, tak? To też nie jest tak, że w każdym miejscu można otworzyć studio, natomiast... Ale najmniejsze miejscowości, ile tysięcy mieszkańców? Już Ci powiem, to jest trudne do sprecyzowania, dlaczego? Ponieważ na przykład mamy koło Krakowa, jest taka, to jest wieś nawet Liszki, mamy też Bibice, to są takie bardzo małe miejsca, mieszka tam kilka tysięcy mieszkańców według Google'a. Tak. Natomiast jakby są osadzone bardzo blisko Krakowa, w związku z tym dużo osób, wiesz, z Krakowa tam mieszka, tak. Więc one mają sens istnienia. Prawdopodobnie, gdyby to było miejscowość gdzieś tam dalej położona, która nie znajdowałaby się blisko dużego miasta, no to takie minimum mieszkańców to jest, nie wiem, 20 tysięcy, 30, myślę, żeby był sens. Ale za każdym razem rozważacie są takie miejsca, na przykład, nie wiem, gdzieś tam koło Warszawy może być miejscowość mniejsza, która ma 5 tysięcy mieszkańców, tak jak właśnie te wspomniane Liszki, Bibice, ale blisko Warszawy, więc też ma potencjał biznesowy. Więc tak naprawdę ciężko oszacować ten dolny limit, wiesz, jakby o liczbę mieszkańców, bo indywidualnie dobieramy do danego miejsca. Nie? Czyli ktoś się zgłasza do ciebie, jedziecie w takie miejsce, mniej więcej patrzycie na Google i tak dalej, i jaki jest potencjał tego miejsca? Tak, gdzie się znajduje to miejsce, czy są jakieś inne usługi alternatywne w miarę zbliżone, no i oceniam indywidualnie, ale spektrum jest szerokie. Mogą być to większe miasta, mogą być to mniejsze miasta i te mniejsze miasta konwertują teraz bardzo fajnie. Czy franczyzobiorca dostaje wyłączność na takie miejsce? Jeśli to jest to mniejsza miejscowość, o której do ilu tysięcy mniej więcej jest taka wyłączność? To też indywidualnie jest, prawda? Natomiast myślę, że jeżeli to jest miasteczko właśnie takie 30 tysięcy mieszkańców na 40-50, to raczej staramy się dawać takie poczucie bezpieczeństwa tym partnerom. No tak, my tak w ogóle podchodzimy partnersko trochę do tego biznesu. Wiesz, dla nas to nie jest tylko biznes, dla nas to jest jakaś... Czyli nie ma szablonu jakiegoś opracowanego? Nie, po prostu. Indywidualnie podchodzimy. Też nie chcemy być, wiesz, oczywiście mamy procedury, procesy, bo to musi być, żeby biznes funkcjonował, z tego jest dużo, ale ogólnie staramy się podchodzić indywidualnie, jak do partnera. No tak, wiesz? Oczywiście, rozsądnie. Mamy relacje. Po prostu. Kto może zostać franczyzobiorcą? Kiedyś może powiedziałbym, że prawie każdy, a dzisiaj już po naszych doświadczeniach, jakie mamy, wychodzimy z założenia, że chcemy skalować jakościowo tą sieć i bardzo skrupulatnie też dobierać tych partnerów, no bo to jest taka właśnie ta relacja partnerska, o której mówiłem. Więc na pewno szukamy, na pewno to nie muszą być osoby z branży sportowej, nie, ale to mogą być, fajnie by było, gdyby to były osoby, które się pasjonują nawet hobbystycznie, jakąkolwiek formą uprawiania aktywności, albo nawet chcą zacząć. Wiesz, więc jakby, okej, mamy na przykład, nie wiem, sportowca aktywnego w Radomiu, ale mamy też osobę, która zajmowała się kosmetyką wcześniej, Żardowie Agnieszka, którą serdecznie pozdrawiam, bardzo fajna dziewczyna i ona na przykład jakby zmieniła branżę, przebranżowiła się z kosmetyki z kosmetologii na naszą branżę sportową i fajnie złapała takiego bakcyla, wiesz, polubiła to mega i to nas cieszy, więc to mogą być osoby, które są, nie wiem, mają taką smykałkę biznesową, mają jakiś potencjał, znają się na sprzedaży, mają taki gen przedsiębiorczości w sobie, albo właśnie są jakimiś sportowcami, czy są z branży, ale generalnie to są osoby, które chcą realizować naszą misję, czyli po prostu pomagać ludziom, jakby, wiesz, poprawiać ich jakość życia, bo taka jest nasza misja, czyli po prostu mieć fan z tego, że ktoś osiąga jakiś cel treningowy, że się cieszy tym, to na to najbardziej zależy. Ale może się zdarzyć, że trafia do ciebie potencjalny franczyzobiorca, który bardzo chce, a ty totalnie się nie nadaje do tego biznesu i nie podpisze z nim takiej umowy? Tak, zdarza się tak. Było tak. Nie odbieracie na jednych falach? No tak. To, bo my się wiemy to obydwoje, że to jest mega ważne, nie? Bo tak, oczywiście. Ten feeling, ten wspólny vibe, to jest tak niezmiernie istotne, ale to zarówno dla nas, jak i dla niego samego, no bo on też musi czuć z nami vibe, nie? Oczywiście. Bo mamy tę relację biznesową i jakby nie klika,
no to przez cały czas trwania umowy gdzieś tam dalej nie klika i to nie jest fajne, więc jakby musi być właśnie wspomniany vibe, ale ta pasja do aktywności też by się przydała. Też jest fajne. Jesteśmy w tej chwili w Twoim studiu w Krakowie. Mhm. Stoją tutaj dwie maszyny. Czy to wystarcza, żeby taki biznes się opłacał? Tak, bo jak najbardziej. To jest tutaj mamy właśnie koncert z dwoma urządzeniami. To jest ten Studio Synergy klasyczny, a mamy jeszcze koncert z jednym urządzeniem. To jest tak zwany Synergy Light. No, jak sama nazwa wskazuje, taka bardziej lightowa wersja studia. Mniejsze studio z jednym urządzeniem. I ten mniejszy koncept jest dedykowany szczególnie do tych mniejszych miejscowości, przynajmniej na start. I szczególnie dedykowany jest dla osób, które by osobiście chciały prowadzić też trening. Co też jest fajne biznesowo, bo mogą zoptymalizować koszt jednego człowieka. Dwa, że mogą poznać tych klientów od środka, poznać proces sprzedaży, nauczyć się tego biznesu. Też mogą stanowić taką markę osobistą w tym miejscu, w którym trenują. Więc to jest bardzo wskazane. Potem można takie studio rozszerzyć, taki upgrade zrobić, dokupić drugie urządzenie i być tym konceptem synergii, takim pełnym można powiedzieć. Natomiast w większych miejscowościach, jak tu na przykład Kraków, raczej sfokusujemy się na dwóch maszynach od razu. Celujemy w te dwa urządzenia. Macie takie lokalizacje, gdzie są potrzebne, nie wiem, cztery maszyny? Jeszcze większe studio? To raczej nie, dlatego że tracimy trochę ten element butikowości. Bo wiesz, co jest fajne, bo tutaj jest maksymalny parami, nie? Tak. Jedna osoba trenuje albo dwie max, nie więcej. I dlatego to jest ten taki klimat familijny, ten butikowy, bardziej personalny, zindywidualizowany. Jeżeli byśmy mieli już cztery osoby, to by się robił trening grupowy. No tak, ale dobra, przychodzą dwie różne osoby. Przychodzi, nie wiem, mała osoba, szczupła osoba, która chce zbudować mięśnie. Okay. Druga osoba tęga, która chce redukować masę. Czy jesteście w stanie poprowadzić ten trening dwóm osobom naraz? Tak, jesteśmy w stanie, bo od tego jest ta kalibracja właśnie. Mamy karty, na które zapisane są te wartości impulsów, więc każdy ma swoje wartości. I w jakiejś części trening może być podobny, czyli mogą być podobne ćwiczenia, ale po to jest trener, żeby indywidualizować też w miarę ten trening. Jakby tu jest korzystnie, bo nie ma ciężarów. Na siłowni załóżmy, gdybyś chciał tak zrobić, że masz wiesz, totalnie dwie inne osoby z innymi celami, to byłoby ciężko. No oczywiście. No bo nie zrobisz tego samego ćwiczenia, wiesz, masz sztangę, masz ciężary, więc nauka techniki. Tu jest zupełnie inaczej. Przez to, że jest ten impuls, to inna jest specyfika treningu, więc jesteśmy w stanie indywidualizować. I zależy nam właśnie na tym, żeby ta opieka była na wysokim poziomie, cała ta obsługa klienta była naprawdę na wysokim poziomie. No, zwracamy uwagę na jakość, dlatego też dwie osoby i nie więcej, no bo to był trening grupowy i już byśmy stracili rację. Ten no już nie byłoby butykowości. Dokładnie, byłoby tego, nie? Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wejść w taki biznes? Jaką kwotą musi dysponować franczyzobiorca? Jasne. Przy założeniu, że leasingujemy maszyny, to wszystkie generalnie maszyny leasingujemy, mamy też partnerstwo z dużym leasingodawcą, więc jeżeli to jest ten koncept light, załóżmy z tą jednym urządzeniem, no to taka kwota to jest około 130 tysięcy netto na start z wpłatą wstępną do nas, a resztę w leasingu. No właśnie, ile kosztuje ta pierwsza wpłata? Aktualnie 13 tysięcy netto. U nas na poczet szkoleń, całego naszej pomocy, całego naszego know-how, wejścia do sieci. Tam czy jakieś materiały też marketingowe na sam początek? Mnóstwo. To materiałów, wiesz, procedury, wszystkie dostarczamy procesy, jakieś programy dajemy, też marketingowy budżet jest na start, cały marketing przygotowujemy na otwarcie. No, my blisko jesteśmy z tym. Naprawdę przygotowujemy taki duży, mamy to już tak opracowane, mamy jakąś matrycę działań krok po kroku, cały proces powolutku robimy razem, więc dużo w tej opłacie się zawiera, tej 300 tysięcy. No a reszta to jest remont lokalu, głównie remont lokalu jest taką większą. A jeżeli ktoś znajdzie lokal, który był, nie wiem, po studiu jakimś fryzjerskim, on jest praktycznie zrobiony, cały w lustrach jest przygotowany, to te koszty można jeszcze zminimalizować. Jak najbardziej, no szukamy takich lokali, żeby lepiej, żeby były właśnie, w ogóle super by było, gdyby właściciel lokalu dał jakiś fit-out albo jakiś budżet na wykończenie. Czasami to się zdarza. No tak, albo upusty w czynszu, coś w tym stylu. Dokładnie, coś tak daje nam tam coś i to jest korzystne. No i też szukamy takich lokali, żeby troszkę mniej cashu włożyć. Natomiast nie zawsze to się udaje taki lokal znaleźć, nie? Bo jakby pewnie wiesz, że w gastronomii może jest łatwiej, prawda? Bo jakby gastronomii jest więcej, natomiast wiesz, taki studio treningowy jak tego typu nie ma. Ale tutaj znowu łatwo jest znaleźć lokal do przystosowania, łatwiej niż przy gastronomii, bo przy gastronomii musimy spełniać wyciągi i tak dalej, różne takie tematy, a tutaj w zasadzie to może być w nowym budownictwie każdy lokal i nie tylko w nowym budownictwie, bo ktoś, nie wiem, ma nowoczesny domek, też może to sobie zrobić, nie wiem, nawet w piwnicy swojej. Bo to... Teoretycznie tak, chociaż raczej koncept polega na tym, żeby to było parterowe, przeszklone, tak tutaj, mam parterowy lokal przeszklony, wiesz, to jest jedno z głównych ulic Krakowa tutaj. Widać to. Więc widać. To też jest fajne, bo to robi taki efekt wow, taki wiesz, marketingowy też trochę, że ludzie przejeżdżają, jadą tu do domu czy do pracy, widzą codziennie, kurczę, jakiś trening tu jest, 20 minut, jakieś coś tam robią, a sprawdzę, no nie? I powiem ci, że według naszych statystyk, bo mierzymy dużo wskaźników,
nawet do 40% osób dociera z ulicy, tylko że to nie jest taki randomowy klient, który idzie, a wejdę, tylko to jest taki klient, który przejeżdża, ma tą trasę, wiesz, załóżmy do domu, czy do pracy i widzi, że coś się dzieje i mi się kurczę, coś muszę zrobić ze swoim zdrowiem, nie? Coś pasowałoby zrobić i to go zachęca. To jest taki klient. Jasne. Wspomniałeś, że część tych kosztów to jest leasing. Tak. Ile przypada kasy na ten leasing? Okej, jedna maszyna w leasingu 5-letnim to jest około 2000 netto miesięcznie, zależy od wyboru oczywiście, bo czyli to się zmienia. Troszkę ponad stówkę, tak? Kosztuje powoli. Około 100 tysięcy kosztuje, total, całkowicie. Czyli jeżeli chcemy dwustanowiskowy lokal, czyli dwie maszyny, tak, leasing sobie bierzemy i 130 tysięcy dalej pozostaje jakby w tych kosztach, tak? Czy tak, bo to jest remont. To jest de facto podobny koszt, bo tak naprawdę jakby jeśli chodzi o sam lokal, to nie ma znaczenia, czy jest jedno urządzenie, czy dwa, bo lokal przygotowujemy podobnie, tylko po prostu jest mniejszy lub większy, więc to zmienia kwotę inwestycji w remont. Ale załóżmy, to jest około 130 netto miesięcznie, na start, za wykonanie lokalu, nie? Jeżeli, z opłatą wstępną. Tak, jeżeli ktoś nie prowadził wcześniej działalności, bo leasingi na ogół udzielają ludziom, którzy prowadzili przynajmniej pół roku działalność, masz takie leasingi, które zleasingują świeżą działalność? Tak. Mamy już, tak wspomniałem, mamy współpracę już z leasingodawcą i udaje się nam finansować również startupy. To też jest związane z tym, że my tu już wiele lat z nimi współpracujemy, mamy już jakąś wyrobioną historię, jakieś tam story już jest zrobione do tego, więc łatwiej. Wiadomo, że to też nie jest tak, że wczoraj się otworzyło działalność i dzisiaj bierzemy leasingowe maszyny, tak? Ale jakby radzimy sobie z tym. Udaje się na franczyzobiorcom pozyskać leasing, jak na razie zawsze się udawało, więc jest super. Ale jeszcze chciałem dopowiedzieć do tej inwestycji wcześniej, bo ja powiedziałem to 130 netto, wiesz, wykończenie lokalu. Natomiast zdarzało się przypadki, że to było 70 netto wykończenie lokalu też, nie? Bo to, co wspomniałem, wiesz, się trafił fajny lokal, który w jakiejś części był trochę wykończony, albo nam coś zrobił deweloper, no to bywało, że to było 70 netto, 80 netto za wykończenie lokalu, więc też jakby taką górną granicę może poddałem. Też mówię, to zależy od lokalu, bo być może są osoby, które dysponują mniejszym budżetem, chciałby takie studio otworzyć i jeżeli poszukamy fajnego miejsca, to też jest realne, żeby zejść z tego kosztu na start. Nie? Czy masz ewentualnie takie urządzenia używane? Nie robimy tego, takich rzeczy, raczej staramy się kupować nowe. Mamy też wieloletnią współpracę z dystrybutorem na Polskę tych urządzeń, od lat pracujemy. Dzięki temu, że są nowe, mamy gwarancję, więc jakby... No właśnie, jak tutaj wygląda gwarancja? Rok? Nie, to 4 lata gwarancji na urządzenie. I to jest fajne, bo jeżeli coś się stanie, to zamienne urządzenie jest, więc nie paraliżujemy studia. Dzięki temu, że mam taką gwarancję, na zasadzie, że wysłałem maszynę z tytułu gwarancji, dostajemy nową w zastępstwie od dystrybutora, więc fajne, bo nie paraliżujemy studia. No i jakby fajne, że jest ta gwarancja, dlatego pracujemy na nowym. Często zdarzają się takie awarie przy takich urządzeniach? Powiem Ci, że w ogóle, naprawdę. Jeśli chodzi o sprzęt, bo są różne sprzęty, to nie jest jeden sprzęt, jaki jest na świecie, są różne, bo to też stało się coraz bardziej popularne, wiesz, z Chin przyszły jakieś urządzenia i tak dalej. Ale wiesz, no nie rekomenduję kupować tańszych urządzeń, bo mamy to sprawdzone. Wiemy, że to dobrze działa, niemiecki producent, wiesz, od lat to robią. Więc jeśli chodzi o samo to urządzenie, które tu jest, w ogóle się nie psuje. Kamizelki, no to jest rzecz, która się zużywa jak klocki w samochodzie. Więc raczej wymienia się raz na jakiś czas, tam kabelki, kamizelki i tak dalej. Te kamizelki są w różnych rozmiarach? Tak, w różnych rozmiarach, ale na szczęście kamizelek też częściej też często nie wymieniamy. Bardziej jakieś takie elektrody, kabelki to tak, ale kamizelki też są bardzo dobrej jakości. No niemiecki producent, także warto zainwestować troszkę więcej ten leasing, mieć pewne urządzenie. Ile kosztuje godzina ile kosztuje trening ten 20-minutowy? Czy macie stałe ceny w całej Polsce? To właśnie różne. Na początku tak, teraz zmieniliśmy politykę, mamy różne ceny, no bo uważam, to jest bardziej adekwatne do danej sytuacji rynkowej. Ale mniej więcej, jakie są ceny w Polsce? Można powiedzieć, że ceny są między 100 a 160 za jedną jednostkę treningową. Macie możliwość kupienia jakiegoś karnetu? Że nie wiem, jest tam 8 wejść, 10 wejść? Właśnie tutaj mamy dość taki innowacyjny system, można powiedzieć, bo my mamy taki system subskrypcyjny, oparty na członkostwach długoterminowych i tam jest automatyczna subskrypcja, czyli płatności są u nas zautomatyzowane w interwałach tygodniowych albo miesięcznych i dzięki temu z perspektywy inwestora, czyli franczyzobiorcy, jest to korzystne, bo masz cash flow na pozytywnym poziomie, bo masz cały przepływ. To jest tak jak Spotify czy Netflix, tego typu subskrypcja. Nie? I to jest fajne, bo klient nie odczuwa tak tej kwoty, prawda, bo to ma w tych ratach mniejszych. Bo trening jest najczęściej raz w tygodniu, maksymalnie dwa, więc te raty, wiesz, są w takich małych interwałach, więc to jest fajne z perspektywy klienta, no bo on ma mniejszą kwotę w małych interwałach. I jeśli chodzi o perspektywę inwestora, też fajnie, no bo zautomatyzowane płatności co tydzień. Więc kwota za karnet to jest kilka stówek miesięcznie, można powiedzieć, nie? Sumarycznie, miesięcznie. Tak. Czy macie jakiś program, który obsługuje Wam całą sieć?
Tak najbardziej. Mamy że program. Nie wiem, klient, który kupi karnet, nie wiem, u Ciebie w Krakowie może ćwiczyć powiedzmy w Poznaniu, czy nie? Mamy program wspólny na całą Polskę, tak. Wymieniamy się takimi informacjami. De facto raczej staramy się robić tak, że jak ktoś podpisał umowę członkostwo w danym klubie macierzystym tak zwanym, to tutaj ćwiczy. To raczej korzysta z tego macierzystego klubu albo z klubów jednego właściciela. Mhm. Jak jeden właściciel na przykład ma dwa albo trzy kluby, to pobieramy tego jednego właściciela. Tak. Jest możliwa taka pojedyncza migracja do klubu, to się zdarza, nasi klienci czasami trenują w Żarnowie albo w Katowicach, to się to zdarza, my się tam potem refakturujemy między sobą, więc jakby nie blokujemy takiej pojedynczych możliwości, natomiast raczej staramy się, żeby ktoś tam w obrębie jednego właściciela. Natomiast mamy program, bo my w ogóle mocno wiesz, stawiamy na technologię. Też jeśli chodzi o zarządzanie biznesem, bardzo lubimy digitalizację, wiesz, jakieś nowoczesne software'y, takie rzeczy, tak. To mocno w to wchodzimy, w automatyzację wszelakie, więc mamy bardzo fajny system, który zarządza naszym klubem, to jest w ogóle dedykowany system tylko do studiów EMS tak naprawdę, przez które idą teraz automatyzowane płatności, automatyczne SMS-y, jakaś obsługa klienta, mailingi, więc to jest fajne, że... A system rezerwacji tych treningów? Też mamy, ale to się już odbywa raczej na miejscu, dlatego że staramy się, żeby mieć stały termin dla klienta. Są klienci, którzy mają różne terminy, zmieniają, a są klienci, którzy mają stały termin. Tak z doświadczenia Twojego, ilu takich klientów dziennie można obsłużyć? No, wiesz co, właśnie to jest fajne, że jakby masz dużo więcej slotów treningowych niż w przypadku, nie wiem, normalnego studia treningowego, nie MS. Dlaczego? Bo normalna współpraca z trenerem personalnym to jest godzina pracy, tam jest jeden na jeden. Tu załóżmy przy dwóch urządzeniach w godzinie zegarowej robimy cztery treningi, bo slot treningowy to trwa pół godziny, bo jest ubranie kamizelki, sprzętu i tak dalej. Więc załóżmy, że jak masz dwie maszyny, to w jednej godzinie zegarowej możesz aż cztery jednostki treningowe odbyć versus jedna jednostka treningowa na przykład w stylu treningu personalnego klasycznym, nie MS. Więc jakby rentowność wtedy wzrasta, więc w zależności od tych godzin otwarcia, no to naprawdę dużo klientów można przyjąć w ciągu dnia. Już tutaj wspomniałeś, że jeden franczyzobiorca może mieć kilka takich punktów, tak? Tak. Nie stanowi to problemu z Waszej strony? Nie, jak to jest większe miasto, tak najbardziej. Pewnie byśmy nie chcieli, żeby było oddalone bardzo od siebie w innych miastach, no bo wtedy traci się tą... Dokładnie, nie? Ale czy takie urządzenie podaje jakieś pełne statystyki, że wiadomo, że nie wiem, nie ma nas na miejscu, mamy trenera personalnego jakiegoś tam zatrudnionego i nie wiem, pojechaliśmy na wakacje, wiemy, że tego i tego dnia były trzy treningi, a tego i tego dnia było ich siedem, powiedzmy. Mamy takie statystyki? Mamy wszystkie statystyki wszelakie, ale właśnie w tym programie. Czyli maszyna jakby to jest odrębna rzecz, natomiast w programie mamy grafik stały, terminy i one są powiązane z płatnościami. I powiem tak, jak jest studio, naprawdę ma więcej klientów zobłożone, to ciężko nawet obejść to trochę ten program, no bo musielibyśmy chyba na kartkach zapisywać tych klientów, ale raczej to jest niemożliwe, bo to jest powiązane z płatnościami, czyli wiesz, program, wszystko się dzieje automatycznie w programie, tam są w grafiku terminy, pobiera się same płatności i dzięki temu mamy jakąś tam kontrolę i statystyk robimy przeróżnych, dużo wskaźników w ogóle my mierzymy dzięki temu programowi. Czy franczyzobiorca sam znajduje lokal, czy szuka tego lokalu razem z Wami i jakie muszą być parametry takiego lokalu? Czy musi być jakaś odpowiednia wysokość, musi być właśnie, no tak jak wspomniałeś, że musi być przeszklony, najlepiej, żeby był przeszklony, przydział mocy jakiś? Jest kilka czynników. W ogóle może powiem Ci jeszcze jakaś ścieżka u nas też na początku. Zawsze jest tak, że ktoś wysyła zapytanie o franczyzę, ja potem dzwonię, pierwsza rozmowa telefoniczna, wysyłam jakieś tam foldery, kilka informacji w pigułce. Potem kolejnym etapem jest wideokonferencja i taka prezentacja online. Kolejnym etapem jest prezentacja stacjonarna u nas w Krakowie, już połączona z treningiem, no bo też chcę, żeby wiesz, złapał takiego bakcyla na trening ta osoba, żeby czuła ten produkt, no nie? No i po takiej stacjonarnej prezentacji już są wstępne decyzje jakieś podejmowane, tak? Potem jest jakaś jeszcze weryfikacja tej osoby, przez nas potem pokazujemy pełny model finansowy, taką prognozę finansową, wiesz, nawet na 5 lat w przód, bo chcemy być totalnie transparentni z tą osobą i to jest nasz obowiązek, żeby pokazać mu transparentnie rachunek zysków i strat, inwestycje i tak dalej, obowiązki. To jest robiony ten rachunek zysków i strat indywidualnie pod dany lokal, pod daną lokalizację, no bo tutaj tak, wiesz, dużą część jakby kosztów stanowi czynsz na przykład, tak? Tak, staram się indywidualnie, bo tak, po pierwsze to zależy od tego, czy jest jedno urządzenie, czy dwa, no bo to ilość slotów ma znaczenie. Po drugie, ta inwestycja w lokal też robi w miarę indywidualnie, no bo jak jest lokal, który ma 90 metrów, to trochę inna inwestycja niż jak ma 45. Więc też staramy się przekalkulować tę inwestycję indywidualnie, taki biznesplan zrobić pod dane lokalizacje. I dopiero jak pokażemy, to wszystko jest super transparentnie, to świadomie podejmujemy decyzję obydwie strony, że tak. No i wtedy zaczynamy szukać lokalu i czasami jest tak, że franczyzobiorca ma już jakieś lokale ciekawe, a czasami jest tak, że szukamy dwutorowo, czyli my szukamy jako franczyzodawca, i franczyzobiorca też szuka lokalu na rynku lokalnym, no bo zna się dobrze na tym rynku.
Jeśli chodzi o te wytyczne, o których mówiłeś, to lokale między 40 metrów a 90, mniej więcej taki przedział, parterowe, przeszklone, transparentne, widoczne. I w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o wysokość, no to przynajmniej 3 metry, no bo mamy takie aranżację sufitu dość ciekawą, więc fajnie, żeby to pomieścić, ale radzimy sobie też z niższymi. Przydział mocy jakiś specjalny? To dużo prądu w ogóle? Akurat nie. Mamy to opisane w procedurach i ten przydział mocy powinien być, ale to nie jest jakaś tam duża moc, bo w gaz to wiem, że jest potrzebna spora moc. Urządzenia tak, tutaj nie, wbrew pozorom nie, więc klasyka, bym powiedział, jeśli o to chodzi. Nie? No ile czasu jest zawierana umowa franczyzowa? 5 lat. Czy jest jakaś furtka, że można z niej wyjść, bo nie wiem, ktoś się rozchoruje, ktoś zmienia miejsce zamieszkania. Jasne. Można, nie wiem, odsprzedać takie studio, wstawić jakiegoś nowego franczyzobiorcę. Wiesz, wiadomo jest, że i ty, i ja jestem franczyzodawcami, więc obydwoje wiemy, że umowa musi nas zabezpieczać, nasze know-how i tak dalej. No bo to jeszcze nasz biznes opiera się trochę na know-how głównie, prawda? Więc jakby musimy być zabezpieczeni. Natomiast my podchodzimy do tego na zasadzie relacji, tak jak wcześniej właśnie mówiłem. Więc po pierwsze, jak skrupulatnie dobieramy tą osobę, to wiemy, że nawet gdyby ona chciała wyjść, to nie będzie to wyjście, wiesz, na zasadzie nie wyrobienia nam konkurencji czy coś w tym desem, tak? Więc na pewno jest zakaz konkurencji, tak samo. Jest, owszem jest. Natomiast dogadujemy się, jeżeli jest taka potrzeba, że ktoś nie chce prowadzić już, czy ewentualnie by coś się stało, żeby nie zarabiał, nie wiem, albo by się tym nie zajmował, nie miał czasu, czy jakaś inna siła wyższa, to dogadujemy się, tak jak z klientami u nas. To wiesz, to bez sensu jest trzymać w sieci punkt, który nie byłby, nie wiem, ktoś z niego zadowolony, no bo to PR, bo też źle działa. Więc ale okej, załóżmy, że punkt zarabia, twój franczyzobiorca nie ma ochoty prowadzić, chce iść już na emeryturkę, daje ogłoszenie, jest, nie wiem, nowy franczyzobiorca, jest możliwość cesji tej umowy, jak nie ma problemu, jest, tak? Jak najbardziej jest, tylko też znowu chcemy zweryfikować tą osobę, nie? No tak, no bo znowu to partnerstwo, ale można zrobić tą cesję, już mieliśmy taką już sytuację w sumie jedną. Bo franczyzobiorca po tych 5 latach jest właścicielem tych maszyn. Tak, bo to są maszyny. Jeżeli po 5 latach byśmy teoretycznie kończyli współpracę, on już nie chce nic zrobić, może tę maszynę odsprzedać na rynku wtórnym? Tak, jak najbardziej. Czy wy ewentualnie odkupujecie taki sprzęt? Możemy odkupić, a jeszcze oprócz tego lokalu, tej cesji, to może na kogoś innego zrobić cesję, a możemy my też ten lokal przejąć, też się możemy dogadać z nim, więc to są możliwości różne. A natomiast jeśli maszyny, to jak najbardziej może je sprzedać. Więc tutaj to ryzyko jest zminimalizowane, bo maszyny mają swoją wartość, prawda? Więc nawet w zasadzie jakby był leasing, to mogliby zrobić cesję leasingu na kogoś innego w trakcie inwestycji. Więc tak można powiedzieć, że jedynym ryzykiem, jakie ponosimy, to tylko wartość lokalu, czyli jego wykończenie. Tak. Dużo potencjalnych franczyzobiorców boi się franczyzy nieraz jak ognia, z tego względu, że są kary finansowe w umowach. Za co u Was są kary i czy w ogóle są kary? Są kary, wiadomo, natomiast raczej to są dość poważne przewinienia, wiesz, zakaz konkurencji, to wydaje mi się, że to jest fundamentalne, podstawa. Prawda, podstawa, wiesz, jakaś tajemnica poufności, to są takie bardzo poważne sprawy. Nie mamy, powiem szczerze, są jakieś tam drobne kary wpisane za, bo jakby mierzymy efektywność tego punktu i mierzymy jakość prowadzenia tego treningu, mamy jakiś swój system audytowania i swój system kontroli. I zależy nam na tym, żeby to była wysoka jakość po prostu obsługi klienta. I jakoś to mierzymy poprzez te swoje audyty. Ale nie mamy takiej polityki, że na przykład, nie wiem, wyjdzie ci kilka audytów źle i my mówimy, no dajmy ci karę, tak? Wiesz, nie chcemy prowadzić tego typu merytoryki. Bardziej robimy tak, że przechodzimy, nawet jeżeli komuś się powinien noga coś źle, to coachujemy. Siadamy z tym franczyzobiorcą i mówimy, słuchaj, no to trzeba poprawić, to trzeba poprawić, bo zobacz, to wpływa tak na wyniki, to wpływa tak na ludzi, na klientów, takie są efekty, więc prosimy, żebyś to poprawił i tak dalej. I na tyle skrupulatnie dobieramy tych partnerów, że powiem ci, że w ogóle nie mamy z tym problemu. W ogóle to, co ja jestem mega dumny z tego, że mamy tak fajnych partnerów franczyzowych, że wiesz, robiliśmy teraz w lecie integrację, więc jechali się z tej polskiej franczyzobiorcy tutaj w Krakowie przy jeziorze, wiesz, mieliśmy plażę naszą, no super było, powiem ci. I naprawdę jestem mega zadowolony z naszych partnerów, że są tacy fajni, nie mamy w ogóle z nimi problemów, więc nie wyobrażam sobie nigdy, żebym jakiekolwiek, mam nadzieję, że to nam się nam nigdy nie zdarzy, żebyśmy musieli użyć jakieś kary, jakiekolwiek, one są wpisane w umowie, ale nie ma w ogóle w tym żadnych przesłanek, żeby z czegokolwiek korzystać. No i tego ci życzę, żebyś nie musiał z tego korzystać. Ja sobie też. Dziękuję. Załóżmy, że nie wiem, jest nietrafiona lokalizacja. Znaczy może się wydawać, że ona będzie trafiona, ale nagle tą ulicę, która tutaj jest, zamykają i ją remontują przez 2 lata. No wtedy jesteśmy ugotowani. Czy jest możliwość, żeby franczyzobiorca na szybko znajdował kolejny lokal i przerzucał po prostu ten biznes w inne miejsce? Powiem ci, że ciekawe pytanie, jeszcze się to nam nie zdarzyło. No, znaczy, teoria taka, tak? Tak, ale wiesz co, w sumie to mieliśmy na remont w Krakowie, w naszym lokalu własnym, akurat przy ulicy Piwnej nieraz. I jakoś sobie tam ludzie docierali, radzili sobie jakoś, nie? Natomiast wiesz, no może
Powiem tak, ja wychodzę z założenia, że jeżeli jakieś okoliczności zewnętrzne utrudniłyby temu partnerowi franczyzowemu prowadzenie biznesu, czy mi, czy studiu własnym, czy franczyzowym, no to ja chcę, żeby on robił wszystko, żeby on zarabiał, no bo przecież mi na tym zależy. No tak, no bo wiesz, pusty lokal jak będzie stał, no to pewnie, ani no to, ty nie zarobisz, ani franczyzowy. No tak, gramy do jednej bramki, to ja też zadzwonię do niego, mówię, słuchaj, działaj w taki sposób, szukajmy rozwiązań, no bo przecież to nie to chodzi, żeby zamykać. Wiesz, ja się przejmuję tak samo klubami franczyzowymi, jak i swoimi. Mhm. To dla mnie to nie ma różnicy, czy to jest mój, czy franczyzowy, wiesz, to tak samo do tego podchodzę, wiesz, zależy mi na tych obiektach, więc... Może się odniosę do pandemii. Mieliśmy taką ciekawą sytuację pandemii, no bo wiemy jak było, tak? Były zamknięte kluby i tak dalej. Chociaż nasze studia były akurat otwarte, ponieważ rozporządzenia nie obejmowały naszych PKD tego rodzaju biznesu po prostu, tego formatu, nie? Zresztą na chłopski rozum widać, że to wiesz, na tyle metrów jedna osoba ćwiczy czy dwie, więc wiesz, po prostu mogliśmy działać, nie? No, zresztą można by to było podciągnąć nawet pod rehabilitację, która mogła chodzić. Tak, dużo było możliwości, ale my nie musimy w ogóle nic zmieniać, nic kombinować po prostu, wiesz, no, mamy inny profil biznesowy niż akurat wtedy siłownia. Czyli więc działaliście normalnie. Działaliśmy, oczywiście pierwszy miesiąc byliśmy zamknięci, no bo wiesz, tak generalnie nikt nie wiedział, co się dzieje, tak? No więc jakby, mimo że mogliśmy działać, to zamknęliśmy ten pierwszy miesiąc, bo dopiero jak już weszło więcej informacji na rynku, już widzieliśmy, że mam do czynienia, to już mogliśmy sobie pozwolić. Ale wiesz, były takie sytuacje, że przez jakiś czas dojeżdżaliśmy też do klientów, no bo to też nie było zabronione, można to było robić. Jak wyjeżdżaliście ze sprzętem? Tak, najbardziej, był mobilny. I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówisz, wiesz, że były takie warunki, siła wyższa, jakieś warunki okoliczne, które uniemożliwiały nam prowadzić w takim formacie biznes, więc braliśmy mobilne. Oczywiście to się w ogóle nie opłacało. Ale to nie są takie same urządzenia, jak tutaj stoją. Mobilne są zupełnie inne. Te same, bo wkręcaliśmy panel. I jeździliśmy do klientów, wiesz, i radziliśmy sobie, wiesz, no ja jestem generalnie takim trochę buntownikiem, wiesz, można powiedzieć, byłem sportowcem, więc ja zaciskam pięści, idę i walczę, wiesz co powiedzieć, więc jakby nie poddaję się, no, zresztą wiesz jak to jest, jak się prowadzi biznes, to trzeba szukać rozwiązań, możliwości, no bo inaczej byśmy się zamknęli, więc szukaliśmy takich rozwiązań, mimo że to nie do końca było rentowne, no bo wiesz, bo my to robiliśmy w ramach karnetu, więc de facto, wiesz, braliśmy maszyny, jechaliśmy do klienta, więc koszty przewyższały przychód, można powiedzieć, czasami, ale robiłem to właśnie dla utrzymania relacji z klientami, dla chętnych, więc wiesz, jakiś tam procent klientów z tego korzystał, no i to był taki fajny czas, że jak ci klienci potem docenili, że my jeździliśmy, no to było, powiem ci, mega, wiesz, do tej pory nieraz ludzie wspominają, a byliście u mnie, kiedyś trenowaliśmy, mówię, u mnie w domu, wiesz, to było chwilę, ale mimo, że to może nie było rentowne i to było, nie wiem, 15% klientów, to jednak była ta możliwość i utrzymaliśmy te relacje, więc jak są jakieś okoliczności, o których mówię, że zamykają ulicę, no to walczymy, robimy coś, żeby dalej prowadzić biznes. Nie? Czy umowa franczyzowa jest tajna, czy ewentualnie franczyzobiorca zainteresowany tym biznesem może ją otrzymać na mail od ciebie? Wiesz, trzeba podpisywać jakieś dokumenty wcześniej, że to zależy. O poufności i tak dalej. To zależy. To że indywidualnie, prawda? To jest tak, że jakby umowa nie może być tajna finalnie dla tego franczyzobiorcy, no bo on musi ją zobaczyć, żeby wiedzieć, co podpisuje, żeby być świadomym i ja nawet bym nie chciał czegokolwiek zataić w kontekście franczyzobiorcy. I wiadomo, że jeżeli mamy obawy, że to jest jakby... ktoś, kto nie do końca ma dobre intencje, że tak powiem, prawda? No to jakiś tam list intencyjny prosimy o podpisanie, zachowanie, poufność i tak dalej, ale jeżeli widzimy, że jest osoba naprawdę jakaś tam rzetelna, która faktycznie chce zrobić ten biznes, to nie utrudniamy tego procesu, nie? To zależy indywidualnie. Jasne. Od momentu, kiedy pojawia się u Ciebie franczyzobiorca zainteresowany tym biznesem, do otwarcia ile przeciętnie mija czasu, średnio? W jakim czasie to można? Według tej naszej matrycy, czyli tej takiej checklisty z procesami, to od momentu, kiedy mamy znaleziony lokal i gotową ekipę budowlaną, to 1,5 miesiąca, max do 2. I tam jest proces remontu i szkoleń. No właśnie, te szkolenia ile trwają, bo to jest też istotne. To jest ważne, to jest najważniejszy element te szkolenia, najwyższa wartość, to są dwa bloki szkoleniowe, bo jeden jest dla franczyzobiorcy i to jest związane, to jest takie zarządcze bardziej szkolenie, związane z zarządzaniem biznesem, on trwa 6 dni. Ono może być na miejscu, na stacjonarnie albo online. No i tam jest zarządzanie, bycie liderem, wiesz, księgowość, zarządzanie pracownikami, analityka biznesowa, finanse, no wszelakie rzeczy, które są potrzebne do prowadzenia biznesu. No bo mimo, że to jest studio treningowe, to my chodzimy do tego poważnie, wiesz, no jest jakaś analityka, są statystyki i tak dalej, więc uczymy tego. No i to jest pierwszy blok szkoleniowy i potem drugi blok szkoleniowy już później, trenerski stricte, na którym też jest właściciel. No, bo no też się musi może zostać też trenerem. Może. Dokładnie, a nawet gdyby nie był, to dobrze, żeby widział, jak się ludzie szkolą, żeby już wyciągał jakieś wnioski, nie? Więc to trenerskie trwa też 6 dni około. I to tam też jest kilka etapów. Wiesz, czyli w trakcie robienia tego remontu, tego wszystkiego, w tym czasie może być franczyzobiorca. Tak, to już tam pod koniec, tam mamy już to osadzone w tej matrycy, w którym to miejscu trzeba robić, żeby nie za wcześnie, nie za późno,
i mamy też to szkolenie trenerskie, to też nie jest sam trening, to jest sprzedaż, bo wiesz, sprzedaż też jest bardzo istotna, nie? Jest tam marketing, jest obsługa klienta, także to wszystko mamy szkoleniowców od danej dziedziny, więc to nie jest jedna osoba, tylko kilka osób, więc na te szkolenia mocno przykuwam uwagę do szkoleń. Jasne. Ile wynosi opłata franczyzowa? 13 tysięcy. To jest ta wstępna, ale mówię o miesięcznej. Jasne. Po otwarciu 6% z obrotu netto. Nie ponosi się żadnych stałych opłat? To znaczy jest jakieś minimum, jakby, żeby dla nas to było rentowne, tak. No bo też poświęcamy czas, przyjeżdżamy tam czasami, ale więc jakieś minimum jest, ale co do zasady jest to 6% z obrotu netto, więc to jest o tyle sprawiedliwe, no, że gramy trochę do jednej bramki. No, nam zależy, by ten lokal prosperował ze względów finansowych i ze względów... Większy obrót, tym wy zabierze więcej i franczyzobiorca tak samo. Tak, ale ze względów relacyjnych również, PR-owych. Czy są jeszcze jakieś opłaty, powiedzmy, marketingowe? Nie, aktualnie nie ma. Wcześniej takie opłaty były i jakby ten marketing robiliśmy trochę po swojej stronie. Teraz troszkę zmieniliśmy strategię i staramy się, bo wiesz, zrobiliśmy z założenia, że we franczyzie nie chodzi o to, żeby robić coś ze franczyzobiorców. To jest błąd moim zdaniem. Naszą rolą jest uczyć ich przedsiębiorczości. Tak. Uczyć ich, jak być przedsiębiorcą. Wiesz, jak będziesz robił wszystko za franczyzobiorcę, to on dalej nie umie. Rozleniwia się też. To też, ale dalej nie umie. Wiesz, to tak jak z pracownikiem. Zrobisz wszystko za pracownika, nie dasz mu trochę popełnić błędów, to on nie rośnie przy tobie. To nie jesteś dobrym liderem, nie? Więc powiem ci, ta strategia jest dobra, bo teraz troszkę ten marketing uwolniliśmy. To nie jest tak, że róbcie co chcecie, tylko dajmy im narzędzia. No właśnie, jak wygląda teraz ten marketing? Co się robi? Wiesz, lokalnie. Już mówię, bo marketing może być dwutorowo. On lokalny, albo ten online'owy, tak. Nie? I jakby działamy dwutorowo. Jeśli chodzi o proces otwarcia, to my robimy marketing cały, no bo na tyle dużo franczyzobiorca ma na głowie, że ten marketing na wstępie robimy my. Bo już wiemy, jakie procesy, jak kierować, wiesz, przekaz marketingowy. Tak. Wiesz, po 8 latach to my już wydaliśmy tyle na marketing, że to już są set tysięcy, nie? Tak. Więc my wiemy, jak skonfigurować te reklamy, jak stargetować, żeby jak najwięcej leadów spłynęło na skrzynkę tych zapytań o trening, nie? Więc ten pierwszy marketing robimy my, ale po otwarciu dajemy do dyspozycji im agencje nasze, grafików, narzędzia, już pliki gotowe marketingowe i uczymy ich, w jaki sposób robić ten marketing, nie tylko na szkoleniu wstępnym, ale potem już na bieżąco i oni pracują na przykład sobie z naszymi agencjami w oparciu o nasze know-how i to jest też fajne, bo oni dają taki realny feedback tej agencji na przykład, jak są klienci i tak dalej, nie? Ale jeżeli franczyzobiorca by chciał, powiedzmy, prowadzić swoje media społecznościowe, Facebook, Instagram, wrzucać reklamy, nie wiem, na grupy na Facebooku, ma taką możliwość? Tak, jeżeli ma swojego fanpage'a facebookowego, który jest podpięty pod naszą centralę, ale to jest jego fanpage. Jeśli chodzi o Instagram, to na ten moment polityka jest taka, że jest jeden, no bo tam raczej celujemy w siłę marki, nie? Że różne są strategie, natomiast z naszego założenia wychodzimy, że ten jeden mały Instagram franczyzobiorcy tak się nie przebije. Ciężko będzie mu, wiesz, tam generować followersów, bo algorytmy Instagrama nie działają już tak korzystnie jak kiedyś, więc raczej staramy się mieć jedną siłę marki i z niego też mogą mieć reklamy na lokalnie, na dodanego studia, więc to wiesz. Natomiast ale na Facebooku nie stanowi to problemu, żeby się zalogować na lokalne grupy, powiedzmy, wiesz, każda grupa ma kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi i tam zachęcać osoby do. To jest jeden współpracy. Z naszych punktów tej matrycy właśnie działań takich, które franczyzobiorca ma, co sam może zrobić i zachęcamy do tego, żeby cokolwiek wrzucał, no bo wiesz, no bo to rozwija wtedy bardziej swój klub, tak zdecydowanie. Wiele siłowni, wiele klubów, baseny i tak dalej współpracują z tymi kartami takimi klubowymi, typu multisporty, typu multisport i tak dalej. Wy też macie taką ofertę? Tak, akurat to jest temat, który ostatnio się pojawił. Mamy współpracę z Medicoverem, z Medicover Sport i Fit Profit. Mamy taką współpracę, że jakby ciężko jest to spiąć potem z członkostwem, no bo dlatego, że ta karta jakby nie pokryje całej wartości treningu, tak? Tylko ona zrabatuje ci troszeczkę ten trening pierwszy, więc mamy takie współpracę, akurat z multisportem nie udało się tego dopiąć. Ale nie byli zainteresowani, być może niedawno będą. Natomiast mamy już Fit Profit i z Medicoverem. No i fajnie to funkcjonuje, no bo to otwiera znowu jakąś grupę docelową klientów, którzy mają takie karty i mogą chociaż nawet na to pierwsze wejście sobie przyjść z tą kartą. Nie? I zrabatować to pierwsze wejście o tą wartość tego odbicia. Jeżeli byś teraz miał określić takie najbardziej priorytetowe miejsca, w których byście się chcieli otwierać, to jakie to są miasta? Ewentualnie województwa. Czy macie jakieś takie niepokryte województwa? Niczym? Wiesz co, no ostatnio się to województwo mazowieckie fajnie konwertuje. No tam mamy teraz Piaseczno, otwieramy za tydzień, dosłownie będzie otwarcie. Mamy Radom, mamy Żyrardów, też koło Warszawy, bardzo fajne miasto, super konwertuje też. Także jakby na razie z racji tak operacyjnych możliwości staramy się do połowy Polski załóżmy, no bo to dla nas operacyjnie jest prostsze w ewentualnej kontroli i też ewentualnym
bliskiej pracy z tymi franczyzobiorcami, ale nie zamykamy się, jakby jesteśmy otwarci na całą Polskę de facto. Mhm. Czy mamy jakieś priorytetowe województwa? Chyba nie. Wydaje mi się po prostu, że szukamy... Są jakieś miasta, gdzie jest więcej już MS-u, na przykład w Warszawie już jest sporo. Na pewno Kraków, gdzie tutaj działamy, to już bardzo dużo tych MS-ów, bo ze 30 tak. prawie klubów. Mhm. Więc na pewno nasze miasto mijamy. Być może Warszawę nawet też, bo sporo klubów tam jest. Natomiast reszta miast, myślę, że jak najbardziej temat jest otwarty. Czasami powiem Ci, że to ta miejscowość pod tytułem 50 tysięcy mieszkańców, 50 tysięcy, naprawdę działa bardzo dobrze, wiesz. Bo tam już na przykład nie ma MS-a żadnego, tak było, czy w Radomiu tak było, że nie było żadnych MS-ów i tam, gdzie nie ma jeszcze konkurencji, no to jest duże pole manewru, bo można być takim pionierem na swoim rynku. Mhm. Tak my byliśmy tutaj. Czy taki biznes ewentualnie można potraktować jako taki biznes pasywny, że szkolimy personel, jasne. Otwieramy sobie jedno, dwa, trzy studia i co jakiś czas tylko tego doglądamy? Czy to się nie spina? Raczej, wiesz, w tym biznesie usługowym bardzo dużą rolę odgrywa człowiek. To jest dokładnie. Biznes oparty na ludziach. To wiesz sam, jak to jest. Mhm. Więc my szukamy franczyzobiorców, którzy się zaangażują, którzy chcą być z klientami, chcą bywać, chcą z nimi rozmawiać, chcą poznać ten biznes, zrozumieć proces sprzedaży. Nawet jak nie będzie ten ktoś prowadził treningu, to chociaż nie będzie stanowił taką funkcję menedżera w tym klubie. Tak. Oczywiście po jakimś czasie funkcjonowania klubu jest możliwość, żeby doglądać już bardziej, ale to jest sytuacja, w której masz mikrosieć. Załóżmy, tak. masz, nie wiem, 3 punkty i jakby finansowo masz możliwość pokryć pensję menedżera operacyjnego, który będzie się spinał te 3 punkty, raportował, robił statystyki, przygotowywał. Tak. To jest inna rozmowa wtedy. Natomiast wiesz, jak przychodzą duzi inwestorzy na początku i mówią, że od razu tworzą x klubów, albo że to będzie taki no nie ma takiej opcji. Z boku. Nie, nie, nie. To szczerze wolę mieć klub mniej. Ile na tym można zarobić? Najważniejsze pytanie pod względem franczyzobiorcy. Ja już mówię, te wskaźniki są, wydaje mi się, bardzo korzystne, bo może zacznę od takiego break-even pointu, czyli załóżmy progu rentowności momentu, w którym zaczynamy zarabiać, nie? To my szacujemy, że między 1 a 3 miesiące to jest. I to znowu zależy, bo jeżeli właściciel na przykład będzie prowadził treningi, osobiście się zaangażuje, zoptymalizuje mniejsze koszty. Dokładnie, to bywa, że od 1 miesiąca już wychodzi do przodu. Tak? Jeszcze szczególnie jak jest znany w danym miejscu, że znają tą osobę. Tak. To wszyscy chcą przyjść. Ale średnio po 3 miesiącach. Ale średnio załóżmy do 3 miesięcy, no nie? To jest to. Na pewno zwrot z inwestycji, mam na myśli wykończenie lokalu i opłatę wstępną, to jest między 14 a 18 miesięcy. To też zależy od lokalizacji, też nieźle. Natomiast wiesz, zyski to znowu zależy, czy jedno urządzenie, czy dwa, ale załóżmy, że myślę, że do 20 tysięcy są nawet realne, ale to musi być dobra lokalizacja, wiesz, dużo członków w klubie, zaangażowany właściciel i wiele okoliczności musi się na to spinać. Nie? Natomiast w zależności od tego, mówię, jaka lokalizacja tak dalej, no to może być też mniej, natomiast tam myślę, że do 20 maksymalnie możemy liczyć. Jeżeli ktoś by był zainteresowany współpracą z moich widzów, jak Was można znaleźć? Przede wszystkim zachęcam do odwiedzenia naszej strony studiosynergy.pl. Tam jest podstrona franczyza. Jest tam nawet kilka nagród i wyróżnień, które otrzymaliśmy jako koncept franczyzowy, bo 2 razy nas nagrodzono na targach, raz w Krakowie, super. A raz w Warszawie, więc było nam miło, bo mimo to, że nie mamy kilka tysięcy punktów, tylko 10, to i tak gdzieś zauważyli ten potencjał, to nasze zaangażowanie i to, co mnie bardzo cieszy, więc na podstronie franczyza jest taki formularz zgłoszeniowy i tam można wypełnić i bezpośrednio się z nami skontaktować i spróbować super. Treningu na sobie. W opisie filmu jest oczywiście link, będzie do kontaktu, także zapraszamy do kontaktu. Czy chciałbyś jeszcze w jakikolwiek sposób zachęcić franczyzobiorców, czy powiedzieliśmy już wszystko o Twoim biznesie? Ja myślę, że ja mogę doradzić, że jeżeli ktoś myśli o biznesie, to powinien się trochę kierować jakąś intuicją, ale też ja tak robię, że szukam biznesów, które niosą jakąś realną wartość dla klientów. Ja uważam, że fajny biznes to jest taki właśnie, który albo rozwiązuje jakieś problemy społeczne, czyli na przykład w naszym przypadku walka nie wiem, z jakimiś chorobami cywilizacyjnymi, tak. z jakimiś problemami odłości i tak dalej, ale też przede wszystkim fajną wartość niesie dla klienta, tak? Że to jest coś pozytywnego, coś wartościowego i jeżeli ktoś czuje, że taki biznes chciałby prowadzić, to zapraszam. No co, zapraszamy do współpracy. Dziękuję Ci pięknie za dzisiejszy wywiad. Dzięki. Jeżeli odcinek się Państwu spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I proszę bardzo, żebyście w miarę możliwości udostępniali ten film, żeby miał większy zasięg. Zapraszamy do współpracy. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.